Witajcie serdecznie moi drodzy widzowie. Tak nagrywa się, dobrze się nagrywa. Myślałam, że zaczęłam gadać, dziś nie nagrywa. W kolejnym odcinku z Ajaki zabijecie mnie za długość tych odcinków, ja to dobrze wiem. Ale zaczynajmy może i nie przedłużam. Nie przedłużam, bo i tak mnie zabijecie za długość tego odcinka. To była dobra drzemka. Właśnie tak jak myślałem, nie za dobrze, jeżeli nie śpię wystarczająco długo. Nikogo tutaj nie ma, no co ty? Przypuszczam więc, że zaspałem? Cóż, tak jak zazwyczaj w końcu. No, takie, zaspałem, więc Kurogitsune też, zastanawiam się, gdzie on po las? Zazwyczaj jakby wygrzewa się obok mnie, kiedy się budzę z samego rana. Jestem głodny. Cóż, i tak nie mogę z tym nic zrobić, tak czy siak. Jeżeli zostanę tutaj dłużej, to prawdopodobnie znowu zasnę. Przypuszczam, że powinien pójść z kimś porozmawiać teraz. O. Chyba mamy możliwość wybrania tego, tylko gdzie ja miałam iść. O, właśnie. To jest naprawdę piękne, bo tu są animacje nawet takich małych pierdoli tu i tu. Takich niby nic nie znaczą, ale są animacje. No. Talizman, aby Tachi tu jest, może dostać fortunę. Biuro świątyni Enisa to zawsze tutaj siedzi. Główna świątynia, tu jest właśnie mistrzyni. Ręczu zwykle sprząta tej podłogi w tym, jeżeli. I tylko jeżeli Kurogitsune tam oszedł wcześniej. Czwóreczka. Czwóreczka, niby coś. Mistrzyni, powiedz mi, o co chodzi w tym posiłku, czy coś. Iłe. Czy coś się stało? Serio, ta muzyka jest taka świetna. Dzień dobry, Miko-sama. Dzień dobry. Poranek. O poranku zawsze się powoli poruszasz. Co? Poranki zawsze się wolniej poruszasz. Kiedy to do ciebie dotrze, Yue? Tak jakby nam wytykała, że mamy iść spać. Zastanawiam się, dlaczego ja to w ogóle robię. Czy ty pracujesz teraz, Miko sama? Zastanawiam się, dlaczego ta gra w ogóle jest. Nie. Ale jakby. Nie, ale. Boże. Nie, właśnie skończyłam swoją pracę. Skończyłaś? Czy coś się wydarzyło? Nic, o co musisz się martwić, jest w porządku. Poza tym od dzisiaj masz zamiar chodzić do miasta. Czy skończyłeś swoje przygotowania na to? Cóż, naprawdę nie zrobiłem nic, co mogło być nazwać przygotowaniami. Naprawdę. Rozumiem. Co to prawdopodobnie będzie kazał Kurogitsune nosić wszelkie jakieś rzeczy pierwszej, jakieś takie konieczne rzeczy, wiecie, pierwsza pomoc i tak. Więc nie powinno być problemu. Czy jest coś, czego potrzebuję?
Do zejścia do miasta? A czego masz potrzebować, chłopie? Idziesz tylko do miasta. Cóż, nie jestem do końca pewna. Gdybym miała powiedzieć, to może jakieś monety? Monety? No wiesz, to co kupowałeś za tako jaki tym podobny, no chłopie, no. Bez monetów to nie możesz, bez monet nie możesz kupić słodkości? Słodyczy? Czy ty wychodziłaś wcześniej na zewnątrz, żeby kupować słodycze, Mikosama? Okazjonalnie. Czasami po prostu, czasami mam takie czasy, że ich pragnę. Każda kobieta ma to, kiedy ma okres. O nie, jestem paskudna. Jednak tylko od czasu do czasu. W przeciwnym razie Sato będzie się denerwował, jeżeli się o tym dowie. Czuję jakoś, że Sato już prawdopodobnie o tym wie. Ach, zresztą. To byłby prawdziwy problem, gdybym nie mógł kupić żadnych przekąsek. To na pewno. Kurczę, takie problemy trzeciego świata. Jakby zgadzam się z tym z całego mojego serca. A odkładając na bok. Zastanawiam się, czego jeszcze możesz potrzebować. Cóż, jeżeli czegoś potrzebujesz, poinformuj o tym kogoś, kto jest w okolicy. Zostanie ci to natychmiast dostarczone. Kurczę, to my tacy ważni jesteśmy? Kogokolwiek w okolicy. Prawdopodobnie i tak nikt nie będzie słuchał. Bo nikt nie będzie słuchał poza. Jakby ktokolwiek to byłby w okolicy, prawdopodobnie i tak nie posłuchałby nikogo poza Mikosa, tak myślę. To mam na myśli, tak, madam, dziękuję ci bardzo. Mam nadzieję, że dobre rzeczy ci się wydarzą. Tak, też mam nadzieję na to. Takie. Mogę żyć? Czy coś się wydarzyło? Czy mam ci przynieść kolejną pamiątkę? Czy to będzie w porządku? Jeżeli przyniosę ci kolejną pamiątkę, to będzie w porządku? To nie jest coś, o co musisz się martwić. Będę szczęśliwa tylko, jeżeli zobaczę, że wrócisz bezpiecznie. Okej, więc. Jeżeli cokolwiek dobrego się zdarzy, to usłyszysz o tym pierwsza. Będę wyczekiwać tego. To tylko to się mówi, dogada się. Śmieszki, heheszki. A, to dwójka za to nie umie się dogadać. Jacy wy problem chłopacy macie normalnie? Oni mają problem tylko przechodząc obok siebie, ja wam to mówię. Do czego ty znowu jakby pijesz? Czy nie czujesz, że nie masz ochoty tam włazić z tą atmosferą?
I dlatego właśnie się tutaj włóczysz. Jakby jesteś tutaj, bo czytałeś tą atmosferę? Jakby mam na myśli, że to świetne, że się dogadują, czy oni podsłuchiwali nas. Wszystko to jest takie naturalne, ale to dobra rzecz, czyż nie? Mistrzyni wygląda na szczęśliwą z Yue, który jest wokół. Ale atmosfera, która... Ale ta atmosfera, która tam panuje, tak na serio mi przeszkadza. Chciałbym tam wyskoczyć po prostu. To wyskakuj, tylko że ktoś się na ciebie obrazi. Jakie losne. Hej, nie mów mi. Nie mów mi to wszelkiego, kiedy ty sama masz ochotę tam wyskoczyć. Oj, hej, Kurogi Tsuneranchu, jesteście tam? Przypuszczam, że nie zataniasz poradzić, co? Skoro zostaliśmy wezwani, to musimy iść. Jak piesek. Ta scena nie różni się niczym od tych z dawnych czasów. O, znowu muszę wybierać. No to tym razem. Dobra, też czy nie mam ochoty iść? No to chyba do Saty trzeba iść. Satę, chodź tu. One to one. Czemu wokół niego pływają rybki? Pogoda dzisiaj jest naprawdę dobra. Naprawdę czuję się wspaniale, spotykając takie dni. Czyż nie zgadzacie się? Ten głos trochę mi przeszkadza, niby coś. To mnie dekoncentruje. Ty zawsze sprzątasz, jak myślę, Sato. Ty zawsze tak mówisz. Co za świetny dzień na sprzątanie, nawet kiedy pada. Każdy dzień jest dobry na sprzątanie. W końcu. Innymi słowy, to nie ma znaczenia. Hehe, przestańcie, wasza trójka. To sam dzień wy wszyscy, dzień dobry. A, dzień dobry, Jule. Czy ty już się zebrałeś? Jule, wygląda słodko jak zawsze z tym super nieładnym, nieładnym jakby fryzurą z łóżka. Raz, ja taki słodki, że mogłabym go poszreć. Nie mówcie tak. Suisen and Kimun. Ta, Suisen, Kim, Suisen i Kimun. Wy też jesteście tacy słodki jak ja jestem. Wy jesteście słodszy ode mnie. Jaką grę się dzisiaj bawisz, Jule? Chciałbyś. What? What? Please, what? Chciałbyś się pobawić z złotymi rybkami? Nie rozumiem, w co się chcę pobawić. Czy chciałbyś się pobawić w jakąś... Nie wiem, czy to dobrze zrozumiałam. W żonglerkę złotymi rybkami? Czy być może w kręglowe złote rybki, czy coś w tym stylu, nie wiem.
No już Giokuro, nie kłopotaj go. I łeb. Łeb będzie schodził do miasta od dzisiaj. On już nie może spędzać dłużej całego swojego czasu na bawienie się z wami. Nie, to nie fair. My kochamy tak bardzo Jułę. Nie ma zamiaru się więcej z nami bawić, Jułę? To nieprawda. Wrócę do domu na kolację, więc będę mógł się pojawić z wami wtedy, ok? Jesteś najlepszy. To obietnica. Obiecuję. Tak swoją drogą, czy ktoś z was. A czy Kuro i Tsunade czasem nie wbiegł z nami do tego? Czy przy okazji ktoś z was nie widział Kuro i Tsunade? Znowu gdzieś zwiał. Jeżeli szukasz Kuro i Tsunade, to on był w tej okolicy nie tak dawno. Znowu on zwiał. Znowu. Przecież dopiero co biegł do nas. Ale on gdzieś właśnie teraz wyszedł. Prawdopodobnie włóczy się gdzieś po tej, wokół tego pudełka na ofiary. Coś w tym stylu, że on ma zamiar jakby. Czy on ma jakby, nie wiem, ma zamiar zarobić coś? Jakieś małe zarobki ma mieć zamiar? Coś w tym stylu? Tak, myślę, że łapię o co chodzi. Zapomniał Kurogitsune, mówimy tutaj o tobie. Jue, czy ty naprawdę jest w porządku, jeżeli zejdziesz do miasta? Tak, wszystko będzie z tobą w porządku, nie zgubisz się. Powinno być w porządku. Gdziekolwiek pójdę, to nadal będę wiedział, jak wrócić do domu. Muszę tylko jakby wrócić po swoich śladach, racja? Ale nie jestem taka pewna. Ty się na poważnie zgubisz, że będziesz tak myślał. Będzie w porządku, jak już powiedziałem. Prawdopodobnie. To wcale nie brzmi, jakby było w porządku. Co oni mają z tym fufufufufu? Z czego ty się śmiejesz, Seto? Przepraszam, to nic. To jest poważny problem. Jeżeli zgubi się Yue i... Jeżeli się zgubi i zostanie złapany, to może zostać przydany do gry, która sprzedaje złote rybki, coś w tym stylu. Chodzi o to, co było na festiwalu chyba, im chodzi. To jest prawda. Więc złote rybki skończyły w tej grze, ponieważ zostały złapane przez ludzi. Nie, oni nie. Oni po prostu popłynęli z prądem. Okej. Nie ma powodu dla ciebie, żebyś się martwił o to tak bardzo. Jue, ty będziesz miał Kurogi Tsunade ze sobą poza tym?
Co? A ty go naprawdę pochwaliłeś? A byłby taki szczęśliwy, jeżeli byłby tutaj, żeby to usłyszeć. Sato-san. Takie pokładasz ty w Kurogi cudne nadzieje. Yue-kun? Kurogi-tsune z pewnością może być trochę nieostrożną osobą, ale póki jest z tobą, czuję się zobowiązany, żeby pracować równie ciężko. Dla przykładu, upewnia się, że po drodze nie zasypiasz, kiedy dalej stoisz na nogach. Tak jak ty to często robisz. Tak jak ty często to robisz, kiedy znajdujesz coś problematycznego dla siebie. On zbyt szybko jakby wyrzucił tą fałszywą pochwałę. Jakby postaram się najlepiej. W każdym razie tak jak tego mogę. Dobrze jest to usłyszeć. Co ty znowu chcesz szukać? Co? Krzemień! Ja to dobrze rozumiem? W każdym razie, dlaczego nie poszukamy krzemienia na rytualne oczyszczenie? Coś w tym stylu? Rytuał oczyszczenia? Racja. Sato, ty jesteś naprawdę Co? Czemu on to mówi w taki sposób, jakby to było pytanie? Bo ja nie rozumiem. Sato, jesteś naprawdę surowy, czyż nie Yue? Musiałam zrobić malutkie cięcie, bo mi wrzucili psa do pokoju. Widzisz, Bunia, nawet oni cię nie chcą. Ja wcześniej wywaliłam, bo stwierdziłam, nagrywam, nie będziesz mi siedzieć w pokoju. I widzisz, Bunia, wrzucili cię. Po zaledwie pół godziny. Naprawdę. Ale dobra, jaką mam tu dać odpowiedź? W ogóle przez to, że musiałam zrobić cięcie, to musiałam włączyć o nowe nagrywanie i nie będę widziała licznika, ale mi idzie czasu, kurczę, no! To nie tak, masz rację? Nie, to nie tak, wcale. Ja tak nie sądzę. Sato jest naprawdę po prostu miły. Nie sądzicie? On jest taki dla ciebie przynajmniej. Kurczę, jeszcze mi wszystko zacznie tu wypadać, to już w ogóle będzie cudownie, naprawdę. Ale on też musi być przynajmniej troszkę surowszy wobec ciebie, prawda? Nie, nie musi być. Tak, przez ten cały czas rozmyślałam nad tym. Och, nie mówcie tak. Za to jest miły dla was też, czyż nie? Co? To dlatego, że my jesteśmy tacy mili. Ale Sato, mimo to nie mam przyjaciół. A Sato wszystko to słuchaj takie? Wasza trójka. Jeżeli macie zamiar mówić w taki sposób, to...
Jeżeli będziecie mieli zamiar mówić w taki sposób, to was wywalę stąd. Nie jesteś w stanie nas złapać? Kiedy możemy latać? Hehehe, wiem to. Co ty im chcesz zrobić? Ale... Tak, rozmyślę nad tym, co właśnie czytam, wybaczcie. Wolno myślę, bo mi przerwali i nie zaczęła głowa od tego mówić. Ale istnieje coś takiego jak ciśnienie wiatru, jakby ciśnienie wiatru? Coś właśnie takiego. I takie to dlatego, że nas mimo to wszystko przez to, że oni nazywają dogadywaniem się, ale tak naprawdę wcale ich nie rozumiem. Ma to gut, że ich nie kminisz, nie minisz. Chyba nie zostało nam za wiele wyboru, więc idziemy do pokoju naszego. Kurogi Tsune, jesteś tu? Jakby... W jaki sposób tak czy siak wróciłem do mojego pokoju? Nic nie mogę się poradzić na to, że czuję się śpiący, kiedy tu jestem. Hej! Lepiej nie zasypiaj tu. O, Kurogi Tsune. Szukałem cię, ale ty byłeś tutaj jakby przez cały ten czas. Tak. Ciężko pracowałem cały poranek. Odkąd muszę obserwować, kiedy dzisiaj wyjdziesz, pomyślałem, że powinien sobie zasłużyć na porządek na moją przerwę. W końcu mam zamiar ochraniać cię. Czy coś tym. Tak, brawo ja. W końcu będę musiał ciebie ochraniać, jeżeli cokolwiek się tam wydarzy. Czy w mieście naprawdę jest tak wiele niebezpiecznych miejsc? Oczywiście, że są. Co? Zwłaszcza te dzieci z netem. Jesteśmy tacy groźni dla biednego lisa. I ten stary facet ze stoiskiem z rybami. Wszystko to brzmi jak rzeczy, o które nie muszę się wcale martwić. Ach, zresztą. A tak, odkąd ty jesteś ta Yue, to daj mi mam masaż. A pewnie, przypuszczam. To się dogadujecie? O, dzięki za to. Połóż trochę więcej sił w to. Takie usługi normalnie. On się zmienił specjalnie w liska po to. Ach, cóż. Nie no, po prostu przeurocza banda. Ta gra jest po prostu na swój sposób urocza. Ja wiem, że to komentuję niepotrzebnie już, ale no. No cóż, więc jakby nadchodzę. Czuję się tak. Nie powiem, jak to brzmi. To jest naprawdę to napisane, tutaj, ale nie powiem, jak to się tak wymawia, jak to brzmi. Masaż po tym wszystkim naprawdę jest trafią w dziesiątkę.
Jestem pewien, czy mogłem to nazwać, czy mogłem nazwać drapanie masażem. Porządku, panie, czy jest jakieś jeszcze miejsce, gdzie spędzić? Proszę zwrócić trochę uwagę, jakby na miejsce mojego ogona, proszę. Coś w tym stylu? Na jego tyłek? Zrozumiano. Okej. I to tak, i to w nawiasie takie po prostu to jest. A to jest niebo. A mnie to tylko rozśmiesza. Cieszę się, że tak myślisz. Ale się zrobiłem śpiący. Ejue, nie, jakby nie czas na relaks teraz. Musimy. Co? Jakby musisz dołączyć do mojej. Co? No. Jakby musisz. Dobra, chyba rozumiem. Musisz jakby dołączyć do masażu moich nóg. Coś w tym stylu. Okej, to jest o dobrze. Znów go drapię, zapraszam. A, dobrze, naprawdę dobrze. To jest takie świetne. Tylko ja mam bekę, to tłumacząc, nie? Jakby robiąc to naprawdę czuję się tak, jakby to był każdy inny. Jakby ten dzień był taki jak każdy inny? Co to ma oznaczać? Po prostu myślałam, że ten dzień będzie, jakby wszystkie dni od teraz będą inne. To był tego rodzaj dziwnego uczucia. A, Kurogitsune? Nie możesz mówić w ten sposób, jakbyś dalej był w półśpiący? To będzie twoja, no, jakby codzienność od teraz. Zostawanie tutaj w ten sposób, jak teraz to robisz, nie będzie już więcej czymś normalnym, coś w tym stylu. Możesz iść tam, gdzie chcesz, kiedy chcesz, tak jak wszyscy inni. To jest dobra rzecz. Powinieneś być szczęśliwszy. No, jestem szczęśliwy, tak myślę. Takie, próbuj mi mówić, co jest dla mnie sprawia, że jestem o wiele bardziej szczęśliwy. No kurde, no. Zawsze. Cóż. Zawsze chciałam móc z tobą wychodzić gdzieś. I to To nie to, co miałam na myśli. Jakby. Ja nie dbam o to, ale to jest twój. Cóż, przypuszczam, że to jest w porządku. Tak, nie dokończę zdania. Nie dbam o to, jestem, upieram się o to, ale dobra, to jest w porządku. Cieszyłam się, że mogłem tutaj sobie drzemać z tobą każdego dnia. Już jakby byłeś gotowy przespać całe swoje życie?
Rany. Mamy jeszcze czas, zanim będziemy musieli iść, więc mogę sobie pospać. Oczywiście razem z tobą. Bo jakby bez ciebie. Jue. Good point. Serio, good point. Prawie jakby mogłem złapać w tym momencie, jakby prawie się dałem złapać na ten moment i jakby prawie dałem się złapać w tym momencie, ale tak naprawdę przez cały ten czas tylko sobie wymyślałeś jakiś pretekst, żeby móc znowu iść spać. Możesz, odkryłeś to? W porządku, ale nie możesz zasypać w mieście. Obudzę cię, kiedy nadejdzie czas, żeby iść, więc i spać. Dzięki. Robienie takiej rzeczy sprawia, że czuję się naprawdę o wiele spokojniejszy. Nie sądzę, żeby to było coś złego. Jeżeli ma zamiar iść spać, to idź spać i nie mów więcej. Nie marnuj czasu. Okej, dobranoc. Ptaszki ćwierkają. Hej, możesz mówić? Czy ty mnie rozpoznajesz? Naprawdę. Nigdy nie pomyślałam, że ten dzień może nadejść. Że będę mogła opuścić ten pokój. Co to był, jego sen jakiś? Okej, no to idziemy, Wiłę. Komu w drogę, temu w czas. Okej, kiedykolwiek ty będziesz gotowy. Cóż, od dzisiaj, jakby pierwszego dnia... Nie śpieszmy się. Tylko pozbierajmy informacje o tym, gdzie ci faceci mogą być. Taki kurczę, jak dochodzenie jakieś. Okej, brzmi dobrze. Okej, no to idziemy. Do ludzkiego miasta. Takie kurwicne. Co jest? Dlaczego to jesteś taki nerwowy? Idziemy po prostu tylko do miasta. Czy ty jesteś głupi czy coś? Dlaczego ty nie jesteś wcale nerwowy? Się kurde zachowuję jak nastolatka na ręce. Mam na myśli... Mam na myśli, że to jest duża rola, którą muszę wypełnić. Nic nie mogę na to poradzić, że jestem trochę podekscytowany. Miła to ma to wszystko za silnie. Nie musisz się o tym tak przejmować, po prostu zrobimy szybką wycieczkę tam i z powrotem. Robi się śpiący. Cóż, przypuszczam, że będzie tak, jak że to jest w twoim stylu. Um,
Mogę w to uwierzyć, że to twoja długa wyczekiwana pierwsza kampania, wycieczka. I wszyscy są zbyt zajęci, żeby dać nam chociaż właściwe wysłanie tam, bycie, że takie do widzenia, wracajcie bezpiecznie, coś w tym stylu. Czy to coś mówiłeś? Nie, to nic takiego. Okej, chodźmy. No dalej, rusz się, Jule, biegnij. Pogania go, kurczę, jak ten. Jakby pośpiesz się, żeby się zaprzyjaźnić z tymi gościami. W porządku, ale nie mam zamiaru biec. Ale cóż, jakby idę już. Okej, okay, w porządku. Czy coś nie tak, Ranchu? Przegapiłeś swoją szansę, żeby ich jakby pożegnać? To nic. Czy ty martwisz się o nich? Tak przypuszczam. Wszystko będzie w porządku, oni wrócą wkrótce. Jue jest dobrym chłopcem w końcu. Nie ma niczego, o co musicie się martwić. Wiem o tym. I co jeszcze? Nie. nie, moje... tak, jeszcze mi gardło teraz siądzie, to najlepiej będzie. nie, moje przeprosiny. Po prostu zastanawiam się nad czymś. Po prostu chodzi o to, co się wydarzyło ostatniej nocy. To sprawiło, że czułem się trochę nieswojo. Jakby, co? To sprawiło, że czułem się nieswojo? Rozumiem twoje uczucia. Ale to... To nie jest dobrze, żeby się tu czuć odnośnie tego przytłoczonym. Powiedziałem Kurogitsune o tym. Jakkolwiek nie mam zamiaru szukać jakiejś winy w twoich uczuciach. Moje przeprosiny. Jakby przepraszam. Nie ma nic, za co musisz przepraszać. Przyznaję, że czy mam, że jakby, przyjmuję niektóre rzeczy, jakby przejmuję się niektórymi rzeczami w nadmiarze. Co to, przestań dokuczać Ranchu. To źle, nie powinieneś robić takich rzeczy. Ojejku, czy to jest to, co ja robiłam? Nawet nasza trójka martwi się o Jue. Jue, takie kochane dziecko, więc... takie kochane dziecko, wszyscy muszą o niego dbać. Ty też czyż nie, Sato? Prawdopodobnie. Więc teraz powinniśmy wrócić do naszej pracy. Co? Dzisiejsze szplątanie nie jest jeszcze zakończone? On tylko szplątaniu myśli. Oh my god. Zawsze ucieka, gdy coś się dzieje złego. Ranchu,
Jakby nie pozwól. Nie pozwól, żeby to, co Sato powiedział, wzięło nad tobą jakby górę. Nie bierz tego, co Sato powiedział do siebie. Coś w tym stylu. Ach, nie przeszkadza mi to wcale. Nie martw się o mnie. Jesteś pewien? Zastanawiam się, czy ten głupiec naprawdę jest w stanie właściwie go ochronić. Kim ty jesteś? Kim ty jesteś na jasnej ciasnej? Się pojawił jakiś potwór nagle. A, to Mori. A, to jest ten przyjaciel, którego chciałabym zobaczyć. Ten. Jakby... Odchodzę? O, więc to już ten czas. Jakby mamy zamiar polegać na tobie również dzisiaj? Czy tych dwóch już nie ma? Tak. Wygląda to, że będziemy musieli poczekać i zobaczyć. Rozumiem. Tomori? Czy coś się stało? Nie, po prostu jakby to moje wyobrażenie. Czy coś się stało ze strażniczymi lampami mistrza? Coś w tym stylu? Teraz jak o tym myślę, to ostatniej nocy było trzęsienie ziemi. Co? Nie, jakby ostatniej nocy był... Nie, zeszłej nocy był w końcu festiwal. Prawdopodobnie ten hałas dochodził właśnie stamtąd. Nie było naprawdę jakiegoś trzęsienia ziemi? Mi się wydawało, że coś było. To znaczy nie, że coś grze było konkretnie pokazane, tylko no jakby ten sen UE miałam wrażenie, że może coś z tym oznaczać, coś w tym stylu, coś, że było jakieś osuwisko czy coś. Przepraszam za mówienie dziwnych rzeczy, Ranchu. Zapomnij o tym, co powiedziałem. To w porządku. Ja mam odnośnie tego podobne uczucia. Odchodzę. Jakby wychodzę. Jeżeli to nie jest nic, ale jakoś samo w sobie to jest dziwne. Odkąd zmiany zaczęły się, odkąd wszystko zaczęło się zmieniać? Jakby odkąd zaczęły nastąpiać zmiany, coś w tym stylu. Przypuszczam, że powinien zająć się przygotowaniami do kolacji, coś w tym stylu. Tak, coś w tym stylu. Ja to jestem dobry tłumacz, coś w tym stylu i będę tak gadała, nie? Naprawdę mi się podobają animacje w tej grze. To wszystko daje lepsze wyobrażenie odnośnie tego, jak co się dzieje w tej grze aktualnie. Ja sobie tak czasem lubię wyobrażać, że coś jest w stylu anime. Co powinien zrobić? On już mógł aktualnie wyjść. Kurczę, mogłam w tym momencie zakończyć. Dobra, jak już zaczęłam, to lecę dalej. Lecę dalej. On zawsze wychodzi do domu tak szybko. Ale to był jego obowiązki na sprzątanie, więc może on nadal gdzieś się tutaj kręci. A, jest tam. Tsubaki.
I ta postać, czyli ta postać tego człowieka, to mnie rozbraja. Ha, Suzuki? Co za ulga, nadal to jesteś. Jesteś. Wszyscy... Wszyscy planują zostać po zajęciach, aby przejść do pytań, aby jakby zająć się pytaniami do kolejnego testu. Więc jeżeli chcesz, to możesz do nas dołączyć. Wszyscy znowu zostają? Tak, odkąd mamy ten test, który nadchodzi? To by miało sens, ale jakby dziś muszę spasować. Mam coś do zrobienia. Przepraszam, może kolejnym razem. Taki... A, okej. Okay. Czemu on ma na imię Sorek? On jest... A może się nazywa Sora Suzuki? Coś tam znowu. Czemu ja szukam takich małych pierdów w tej grze? Cóż, więc zrobię dla ciebie te notatki. Dam ci je, więc jutro na nie spojrzasz. Nie, to będzie jakby dodatkowa praca dla ciebie, nie? Nie musisz tego robić. Nie ma problemu. W porządku, więc się postaram. Do zobaczenia jutro, Tsubaki. Naprawdę nie musisz... Cóż, cokolwiek. W porządku. Muszę się postarać jak najlepiej, żeby zrobić notatki dla Tsubakiego. What? Przepraszam? A. Ha. Jesteś Tochika z klasy szóstej. Dokładnie. Wszystko z tobą, ale wszystko z tobą ok? Jakby właśnie teraz ty wpadłeś prosto do... tak mi bardzo przykro. Nie miałem żadnego złego zamiaru. Nie chciałem niczego takiego zrobić, więc nie będę zły. Czy on jest jakimś, nie wiem, bossem tu, czy coś? Nie wiem, taki straszny, ten okularnik jest taki straszny. To znaczy, no, obydwoje są okularnikami, ale mi chodzi o tego okularnikowego ludziaka. Co jakby tam? Nie powiedziałem nic takiego, jak myślę. Przepraszam, naprawdę bardzo mi przepraszam. Więc już pójdę, więc wybacz mi. Bunia, więc się please. Nie mogłem. Nie powiedziałam nawet ani słowa jeszcze. Czy ty widzisz go? Ta cika przestraszył kogoś znowu. Ten chłop poważnie straszny. Jakby to strasznie mnie odrzuca. Słyszałam, że on był. Słyszałam, że on złapał delikwentów? Albo że on był delikwentem? Ty popatrzysz, że on był delikwentem, jeżeli one go obgadują, ale tutaj chyba jest, że on złapał delikwentów? Delikwentów. Słyszałam, że on złapał jakiś delikwentów i także z nim wcześniej. Rok drugi, klasa piąta, Tsubaki Tougo, ha? Coś się nagle zainteresował naszym Tougo, no?
Dobra. Save. Trzeba zrobić save. Te animacje. To jest beautiful. Tu mamy kolejne, widzę, mapę po mieście poruszania się. Ale te animacje są beautiful. Ja się najbardziej w tej grze jaram animacjami, bo tego po prostu w większości Otome nie ma takich animacji. No znajdźcie sobie takim Otome jakimś animację. No nie ma w takich, no. Po prostu widać, że twórcy pracowali nad tym. Dobra, save'a. Do widzenia w kolejnym odcinku. Bye, bye.